Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Andrzej Świech, jestem właścicielem tego kanału, jak również twórcą strony internetowej ultrasamouk.pl. Bardzo często spotykam się z takim pytaniem, jak ja to robię, że mam cały czas czego się uczyć, cały czas znajduję nowe rzeczy, cały czas mam jakieś nowe kursy, cały czas interesuję się nowymi rzeczami. Postaram się dziś odpowiedzieć Wam trochę na to pytanie, jak również pokazać Wam, w jaki sposób można zyskać darmowe wejścia na egzaminy, na przykład Microsoft. To, co widzicie przed sobą, to jest strona udemy.com, na której znajdują się moje kursy. Kursy, jak widzicie, przeróżnej tematyki. Począwszy od psychologicznych, przez narzędziowe, takie jak Photoshop, po egzaminowe, typu AI100, rysowanie, grafika komputerowa, YouTube, wszystko, co tylko sobie życzycie. Jak widzicie, takich stron po 12 kursów jest tutaj 19, w związku z czym mam tych kursów na razie 220 i problemem jest to, że ta lista niestety jeszcze wciąż nie jest zamknięta. Obawiam się, że ona będzie przerastać, a to dlatego, że za bardzo niewiele z tych 220 kursów zapłaciłem, a to z kolei dlatego, że jestem fanem okazji. Każdy szanujący się fan okazji zna na pewno stronę pepper.pl. Strona pepper.pl zrzesza właśnie takich fanów okazji, którzy, jak większość ludzi spędzających czas w internecie, przegląda różne strony, znajduje różne miejsca, interesuje się różnymi rzeczami, bo na przykład chce coś zakupić. A gdy znajduje fajną okazję na to coś, co chcą właśnie zakupić, to umieszczają to na stronach tutaj. Tak więc jest to taka strona robiona przez fanów okazji, dla fanów okazji. Jedni i drudzy mogą tutaj korzystać, dopisywać się, komentować, dokładać i w tej kwestii działać. Jak widzicie, tych okazji tutaj jest całe mnóstwo, począwszy od laptopa MacBook Air, skończywszy na młotowiertarce czy zestawie do badmintona. Można kupić właściwie wszystko. Niestety, można kupić również szkolenia. I wystarczy sobie tutaj wpisać Udemy, na przykład, żeby zobaczyć 352 okazje, które są związane z kursami Udemy, ale również zobaczyć taką kategorię, która nazywa się promocje na szkolenia i kursy. I tu, jak zobaczycie, oczywiście te okazje aktualnie nie są zbyt aktywne, natomiast tych okazji pojawia się częstokroć dużo. Jak widzicie, to są książki, to są kursy, to są kursy po polsku, kursy po angielsku, kursy z Google'a, z Udemy, no po prostu jest tego niesamowicie dużo. I ja ograniczam się tylko do tej strony. Jak widzieliście, mam 220 kursów już z Udemy w ten sposób zdobytych, tylko dlatego, żeby nie zdobywać wciąż więcej. A jak zdobywać więcej, pokażę Wam, choć ja staram się nie korzystać z tej strony, czy nie korzystać z tej społeczności. Miałem tu na myśli tak naprawdę stronę reddit.com. Strona reddit.com jest nazywana, gdybyście wpisali to w wyszukiwarkę, jest nazywana taką główną, pierwszą, podstawową stroną internetu i jest w tym trochę racji. Jest takie powiedzenie, że jeżeli nie ma w Google, to znaczy, że to nie istnieje. Ja osobiście twierdzę, że jeżeli nie znajdziesz tego na Reddicie, znaczy, że są jakieś problemy z istnieniem tejże kwestii. Dlaczego tak twierdzę? Mnie do tej pory nie zdarzyło się jeszcze nie znaleźć tego, co chciałem sobie znaleźć, a uwierzcie mi, że szukałem różnych dziwnych rzeczy, począwszy od tego, że zepsuła się klawiatura mechaniczna nowa mojego starszego syna i tu znaleźliśmy rozwiązanie, po grupy data science czy jakieś poświęcone sztucznej inteligencji, którymi się interesuje. Na Reddicie jest po prostu wszystko. Oczywiście znajdują się też darmowe kursy. I tak na przykład, gdybyśmy chcieli sobie poszukać darmowych kursów na Udemy, zauważcie, że wystarczy wpisać Udemy i już wyskakuje nam Reddit, czy
subreddit, który jest poświęcony tejże tutaj kwestii. Oczywiście, żeby nie pominąć żadnych kursów, które się tutaj pojawiają, mogę się do tej kwestii dopisać. I jak widzicie, od tej pory jest to już w mojej liście. Mogę sobie zawsze te kwestie sprawdzić. Jak to funkcjonuje? Ano, wystarczy kliknąć w pierwszy lepszy link tutaj i tu troszeczkę jest to ukryte, tym niemniej to jest ten link, o który nam tak naprawdę chodzi. Jest to jedno z nielicznych, czy z rozlicznych takich malutkich fragmentów, które na Reddicie działają inaczej niż wszędzie. Pewnie dlatego, że on był tak naprawdę pierwszy i niewiele się od tego czasu zmieniło. Tu widzicie już listę kursów, którą można sobie za darmo ściągnąć. Wystarczy teraz kliknąć w takowyż kurs. Następnie poczekać, aż kurs się załaduje. Jak widzicie, jest darmowy, kosztuje 300 zł, co jest pewnie troszeczkę przesadzoną ceną po to, żeby go lepiej kupić. Jak widać, miałem od razu ten link jest z darmowym kuponem i tym samym wystarczy go tutaj zrobić Enroll Now, jako że ja jestem już zalogowany i już mam następny kurs do mojej listy. Nie wiem, czy jest mi potrzebne to, aby dobrze się zaprezentować na rozmowie o pracę, więc pozwolę sobie tego akurat kursu nie dokładać. Tym niemniej, jak widzicie, no, wybór jest niesamowity wręcz. Oczywiście Udemy to jest malutki ułamek tak naprawdę tego, co na Reddicie można znaleźć. Tym niemniej ja chciałbym znowu wrócić do strony pepper.pl, bo tam znalazłem kiedyś taką ciekawą okazję, która dotyczyła szkoleń, które nazywają się Azure Virtual Training Days. Te Azure Virtual Training Days to są takie wydarzenia, które co jakiś czas Microsoft organizuje. Jak widzicie, one się tutaj akurat w tej konkretnej okazji kończą z dniem 30 kwietnia. Tym niemniej to nie znaczy, że w ogóle się skończyły. Virtual Training Days to są tak o tyle ważne wydarzenia, że na nich bardzo często, czy kończąc taki Virtual Training Day, można dostać bardzo często od razu wejściówkę na egzamin. To są zwykle te egzaminy 900, o których tutaj mówiliśmy, Data Fundamentals czy AI Fundamentals, po których dostaniecie taki voucher na egzamin. I teraz pokażę Wam, gdzie można to znaleźć, gdybyśmy chcieli sobie poszukać sami i zainteresował Was ten temat. Sprawa jest prostsza, niż to się na początku wydaje. Wystarczy wejść na stronę mvtd.events.microsoft.com i zauważcie, Microsoft Virtual Training Days, MVTD. Tak, tak, to dokładnie jest tak proste, jak tutaj na załączonym obrazku widać. I dalej jest jeszcze łatwiej, bo tak jak rozmawialiśmy o certyfikacjach czy egzaminach, można sobie te rzeczy tutaj odsiewać po języku czy po strefie czasowej, co polecam akurat, bo nie pamiętajcie, że te szkolenia są robione na cały świat, więc może się okazać, że na przykład działacie, czy dostaniecie tutaj szkolenie, które odbywa się na przykład w IST, to jest czas w Indiach, czy PST, to jest czas tak zwany pacyficzny, a więc czas, który obowiązuje w Stanach Zjednoczonych, no te 6-7 godzin różnicy jednak potrafi zrobić swoje. Można też oczywiście wyszukiwać po jakby tematach, czy pewnego rodzaju fragmentach tego, co Microsoft oferuje, a więc Azure, cała platforma chmurowa, w tym na przykład AI, o którym troszeczkę już z moich filmików wiecie, Dynamics 365, czyli taka możliwość do tak zwanego Data Insights, czyli do sprawdzenia, jakie dane, jakie trendy mamy na przykład w sprzedaży. Mamy Microsoft 365, czyli całą tą ofertę, która
jest związana z Office, która jest związana z różnego rodzaju aplikacjami. Jest ostatnio bardzo popularna Power Platform, czyli tworzenie aplikacji low-code, no-code. Tym troszeczkę się zaczynam interesować, więc istnieje szansa, że to też się tutaj pojawi. Czy security, które jest nie tylko, jest częścią każdego z tych pozostałych elementów, tym niemniej jednak również osobnym tematem takim dodatkowym. Zachęcam do tego wszystkiego, do przeglądania sobie tutaj, zapisywania się na te rzeczy. Pamiętajcie, że na szkoleniu trzeba być, żeby potem po nim otrzymać taki voucher na egzamin. Dodatkowo, na co chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to fakt, że Wasz certyfikat będzie działał tylko z tym mailem, którym będziecie się na Microsoft Virtual Training Day rejestrować, w związku z czym najlepiej, żeby to był ten sam e-mail, który będziecie używać do swojego konta Microsoft Certification Profile, o którym już kiedyś mówiliśmy, a link zamieszczę do tego materiału pod tym filmikiem. Na koniec jeszcze jedna okazja, która myślę sobie, że od takich roi się aż w polskim internecie, i tutaj coś dla fanów szkoleń po polsku. Znalazłem taką instytucję, która nazywa się Europejska Akademia Certyfikacji Informatycznej, i w ramach niej, jak widzicie, istnieje mnóstwo różnych kursów, mnóstwo różnych ścieżek, które można sobie w tej kwestii czy w ramach tych kursów zrobić. Opłaty za to ponad 4000 za kurs, lecz niech Was to nie odstrasza w tym momencie, bo jak widzicie, gdy wejdziecie na taki kurs ze wsparciem instytutu, dostaniecie go od razu z 80% zniżką. Ja, jako że zapisałem się gdzieś tam na jakiś newsletter kiedyś u nich, polecam zresztą zapisywanie się na newslettery i polecam posiadanie specjalnego konta do tego, żeby na takie newslettery mieć miejsce. Po prostu można się zapisać. Ja dostałem zniżkę, w efekcie za 200 zł chyba zapisałem się na taki miesięczny kurs grafiki komputerowej. To mnie wtedy interesowało, do dzisiaj mnie interesuje, ale cóż mnie nie interesuje, to jest kolejna rzecz, która tutaj jest w tym momencie, myślę sobie, ważna. Tym niemniej myślę, że to jest szkolenie po polsku. Ono nie kosztuje jakichś chorych pieniędzy znowu, więc myślę sobie, że warto się takimi rzeczami również gdzieś tam interesować. Tym bardziej, że myślę, iż takich szkoleń również w internecie polskim jest więcej. Jeżeli Wy będziecie oczywiście zainteresowani tym tematem, ja zapraszam do kontaktu. Mogę wyszukać wszystko, czy mogę wyszukać to, czym Wy będziecie się interesować, co Wy będziecie tutaj chcieć mieć. Tak więc to tylko przykład tego, co można gdzieś w internetach, jak się mawia, potocznie znaleźć. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że uznaliście ten czas za dobrze spędzony. Ja bardzo dziękuję ze swojej strony za to, że poświęciliście go tyle, żeby obejrzeć ten materiał. Oczywiście zapraszam do kontaktu, czy to przez bloga, czy to przez Instagram, czy przez Facebooka, czy też przez maila andrzej@ultrasamouk.pl, na który również zapraszam. Możecie zostawić też komentarz tutaj pod tym filmikiem. Postaram się odpowiedzieć jak najszybciej będę mógł. I pozostaje mi tylko tyle, by pożegnać się z Wami, a więc do zobaczenia. Mam nadzieję wkrótce.